Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Panie trenerze, weszliśmy w nowy rok. To nowe wyzwania, ale też nowa energia. W jakim nastroju, jakim nastawieniem trener wraca do pracy i rozpoczyna ten okres przygotowawczy? Nie no, to jak zawsze po przerwie, po przerwie zimowej szczególnie, bo ona jest dłuższa. Ten okres końcowy, taki dla nas był, że tak powiem, bardzo obciążający i, i fizycznie, ale też i, też i psychicznie i dlatego ta przerwa była bardzo nam przydatna. Oczywiście pierwszy, drugi tydzień zleciało, ale potem już z każdym dniem coraz bardziej się oczekiwało na to wznowienie treningów. Ta przerwa zimowa to zawsze czas na, i na odpoczynek, ale też no, na planowanie całego okresu przygotowawczego, poszukiwanie Wzmocnie też na przemyślenie tego, co działo się jesienią. Jak ten okres świąteczno-noworoczny spędził sztab ruchu? No tak jak właśnie mówiłem wcześniej, nie? ten pierwszy tydzień. Może jeszcze drugi, ale potem rzeczywiście już coraz częściej były dni, że przede wszystkim wiadomo, ta praca była zdalna, czyli ten telefon niekiedy gorący, trzeba było go częściej, częściej ładować. I, I tak to wyglądało, ale myślę, że, że rzeczywiście to nasza Działalność, że tak powiem, zimowa no, przynosi jakieś efekty. Systematycznie gdzieś tam patrzyliśmy, nie popełnialiśmy, myślę, żadnych nerwowych ruchów i, i te nasze działania, przede wszystkim na tym rynku transferowym, oczywiście na miarę naszych możliwości, biorąc pod uwagę, że to jest zima, czyli okres, kiedy o wiele, wiele trudniej zakontaktować zawodników. Myślę, że jest, cały czas jeszcze nad tym pracujemy, ale myślę, że już, już widać jakieś efekty. Do wzmocnień i ruchów transferowych jeszcze bym chciał wrócić, ale chciałem zapytać, czy trener zdołał też odpocząć po części w tym, tym okresie świąteczno-noworocznym, no bo też nie tylko fizycznie, ale też przede wszystkim myślę psychicznie, no bo ta jesień była bardzo intensywna, dużo się działo. No na pewno, na pewno ten moment, kiedy, kiedy rzeczywiście rano nie trzeba wstawać. Aż tak bardzo szybko, kiedy, kiedy jest czas i ten czas sobie można gdzieś tam rozłożyć, nawet jeśli ta praca gdzieś tam nad przygotowaniami, nad tym okresem teraz, przygotowań do rundy, opracowaniem jakichś planów, to zawsze można było zrobić, jeśli naprawdę gdzieś tam troszeczkę było jakiegoś lenistwa, no to można sobie to było przełożyć na godzinę, dwie później. No niemniej swoje trzeba było zrobić, ale to zawsze typowe, to myślę, że nie jest to nic nadzwyczajnego w tym okresie. Myślę, że każdy tak, tak pracuje, przygotowuje się tak, żeby, żeby można było mieć wszystko tak jak się, tak jak się chce. Już teraz wspomniał o ruchach kadrowych. Pozyskaliśmy już środkowego obrońcę, pozyskaliśmy napastnika. Na jakie pozycje jeszcze trener widzi tutaj potrzebę uzupełnienia składu, wzmocnienia składu? No na pewno odszedł nam podstawowy młodzieżowiec. tak biorąc pod uwagę, że to środek pomocy, myślę, że też, też tam na tej pozycji jeszcze się nie zamykamy. Na pewno gdzieś to siedzi w tyle głowy i te nasze działania też na pewno będą tam ukierunkowane, że być może, być może tam też będziemy jeszcze szukać, szukać wzmocnienia. No co, no, nikt, kto oglądał ruch jesienią, nie ma wątpliwości, że troszeczkę nam zabrakło właśnie pod kątem młodzieżowców był Neugebauer, był Wójtowicz, zmiany, które były niekiedy, szczególnie na Tomku Wójtowiczu się to odbijało, bo musiał mecze grać niekiedy od pierwszej do ostatniej minuty, bez możliwości nawet pola manewru nie mieliśmy tam za wielkiego, właśnie biorąc pod uwagę, że dwóch, dwóch zawodników musiało młodzieżowych przebywać na boisku, nawet... Jedna zmiana powodowała, kiedy że trzeba było robić dwie, trzy roszady pozycyjne na boisku. Także tu na pewno wahadła, czyli ten skrajny pomocnik na dzisiaj też nas interesuje. I to, i to nawet nie wiem, czy jednoosobowo, czy być może nawet dwóch zawodników tam będziemy, będziemy szukać. Dzisiaj cała drużyna, prawie cała, bo część na badaniach, zjechała się na Cichą. Spotkał się trener z drużyną przed tym pierwszym treningiem. Jakie humory panują w Szatni, czy jest power przed na tym starcie przygotowań w drużynie? No tak, ale to, to tak zawsze jest. Tak? Ten pierwszy moment, gdzieś tam troszeczkę, jak, jak się rundę kończy, to już yy, śmiejemy się niekiedy, że już nie można na siebie patrzeć, bo dzień w dzień przez ileś, ileś tygodni, ileś miesięcy. A tu potem wystarczy taka krótka przerwa, żeby już do siebie tęsknić, i myślę, że tutaj też to było dzisiaj zauważalne. I na koniec zapytam już o to zajęcia. Piłkarze już od świąt pracowali indywidualnie w domach. Czy to pozwala, pozwoliłaby dziś z trochę wyższego pułapu, z może trochę większym obciążeniem, rozpocząć te przygotowania? Tak, to jest też element, nad którym wiele zespołów. W ten sposób podchodzić. Ten, ten, ten pierwszy trening, niejako te pierwsze trzy treningi, można powiedzieć, bo jeszcze mamy badania. Mamy to troszeczkę rozbite, stąd też traktujemy to jeszcze dużo, dużo takich ogólnorozwojowych ćwiczeń, dużo zajęć na sali, ale, ale to mówię, no to tylko przez to, że część zawodników odchodzi, część jest na badaniach, także mamy to podzielone na grupy. Ale na pewno ten pułap, od którego zaczynamy, będzie taki, że tak powiem, normalny. My już nie będziemy się wdrażać, nie będziemy gdzieś tam pracować nad tą podbudową tlenową. Tu naprawdę jesteśmy na takim etapie, że możemy wejść w ten trening, że tak powiem, ostrzejszy czy ostry już od, od pierwszych dni. 45 dni dzieli nas od tego pierwszego meczu rundy wiosennej. To dużo, mało, wystarczająco, żeby właściwie przygotować drużynę. Myślę, że dużo, dużo czasu, biorąc pod uwagę lato, kiedy tego czasu nie ma, a też każdy chce mieć te kilka, kilkanaście dni na odpoczynek, więc tam na pewno ten czas nas ogranicza. Tutaj mamy spokój, mówię, zawodnicy są już wdrożeni w ten trening, teraz przychodzi taki okres troszecz, troszeczkę żmudnej, ciężkiej, monotonnej pracy, ale... Ale za chwileczkę już zaczniemy gry kontrolne, więc to też już zawsze urozmaica to ten trening. Później wyjazd, wyjazd na obóz, też w takim najbardziej chyba dla nas z intensywnym okresem takiej tej pracy motorycznej. Czyli można powiedzieć, że, że to też mamy idealnie zaplanowane w ten termin, kiedy chcemy tą największą pracę wykonać. No, i cóż, i potem po powrocie, już na pewno będziemy schodzić z tych obciążeń, będziemy szukać świeżości, będziemy szukać przede wszystkim boisk trawiastych, żeby gdzieś tam popracować mocniej. Chociaż cały ten okres będziemy bardzo mocno też wykorzystywać na tą pracę nad taktyką, bo tu mamy sporo, sporo do poprawienia. Chcemy też mieć być może jeszcze kilka wariantów, i to zarówno w obronie, i w grze ofensywnej, więc na pewno. Czasu jest dużo, ale, ale na pewno też to zleci bardzo szybko i ani się nie obejrzymy, a już trzeba będzie mieć w głowie mecz z Lechem Poznaniem.